No hejka, dobry wieczór poniedziałkowo. Mam nadzieję, że poniedziałek wam minął jak zwykle na tym, żeby was nikt nie wkurwiał, czego wam zresztą zawsze bardzo serdecznie życzę, przynajmniej w poniedziałek, żeby was nikt nie wkurwiał. No bo to ważne, poniedziałek to wiecie, początek tygodnia. Chociaż dla mnie nie, bo ja właśnie dzisiaj, jak rano jechałem do pracy, to się zorientowałem, właśnie zacząłem zastanawiać, który jest dzień tygodnia. I potem sobie tak pomyślałem, aha, poniedziałek, no tak. A tak w sumie to nie wiedziałem za bardzo, który, bo pracuję od zeszłego tygodnia cały czas. Mój weekend będzie w tym tygodniu, ale w środę dopiero, czyli jeszcze jutro praca, a w środę zacznę swój weekend. No, przepraszam, że ziewam. Muszę sobie podziewać. Dzisiaj się napracowałem, zresztą jak codziennie, więc zmęczony jestem, ale nie o tym chciałem mówić. Dzisiaj tak, powrót do starych jakubowskiego przyzwyczajeń, czyli pogadajmy sobie o polityce, a jest o czym. Wiecie, tematy tam uchodźców i tak dalej, to się już pomału wyczerpało, znaczy teraz się nie wyczerpuje, to cały czas narasta, tylko że to już się stało nudne, bo w kółko o tym samym bym musiał gadać tak naprawdę. Ja mogę gadać w kółko o tym samym, tylko po co, nie? Lepiej wam dać linki do filmów, które już zostały nagrane. A okazja jest, bo są ogłoszone oficjalne wyniki wyborów w Niemczech. Wybory do parlamentu, do Bundestagu zostały, się zakończyły, głosy zostały podliczone i szczęka opadła wielu osobom, wielu. Kto wygrał? Wygrała partia pani Angeli, kanclerz Angeli Merkel. Więc pani kanclerz Angela Merkel prawdopodobnie pozostanie kanclerin, Bundeskanclerin na kolejne lata. Rozmawiając z moim kolegą, przyjacielem, Anglikiem, mi powiedział, możesz przekazać swoim widzom, że ja jako angielski Englishman, że jeden Englishman wcale nie był zaskoczony, że taki będzie efekt. No nie był zaskoczony. No ja byłem. Ja w ogóle patrzę od rana, znaczy patrzę, no odkąd mogę, to patrzę dzisiaj na wpisy facebookowe moich niemieckich przyjaciół i członków rodziny i wszyscy są w ciężkim szoku. Znaczy, wiecie, bo to jest tak, przewidywania sondażowe mówiły o tym, że będzie ogromny spadek poparcia dla chrześcijańskich demokratów w Niemczech i dla drugiej partii rządzącej, no czy generalnie dla tej koalicji CDU-SPD, że będzie ogromny spadek popularności, znaczy już jest ogromny spadek popularności i poparcie będzie niskie. Bardzo wzrosła w sondażach partia AfD, to jest Alternative für Deutschland, czyli Alternatywa dla Niemiec. Jest taka partia nacjonalistyczna, znaczy tak jest określana jako nacjonalistyczna, no nie jest nacjonalistyczna, jest po prostu partia, która jest eurosceptyczna i partia, która bardzo, że tak powiem, zdecydowanie wypowiada się przeciwko polityce imigracyjnej Niemiec, która jest prowadzona przez kanclerz Angelę Merkel od kilku lat. Ulica niemiecka przeniesiona na Facebook huczy, naprawdę huczy. Jak macie możliwość, jak macie znajomych w Niemczech, czy samych Niemców, czy ludzi, czy Polaków, którzy mieszkają lub inne narodowości mieszkające w Niemczech, sobie popatrzcie, pogadajcie z nimi, popatrzcie w ogóle, co się dzieje w postach. Ludzie są w ciężkim szoku. To jest, znaczy, no jak mówię, z jednej strony no było do przewidzenia, że Merkel nie poniesie jakiejś klęski, że w ogóle zostanie odsunięta od władzy i zlinczowana, ale ja już dzisiaj trzy razy spotkałem się z opinią po stronie niemieckiej, że te wybory zostały przefałszowane, że to jest niemożliwe, że tak wiele osób jest przeciwnej polityce Angeli Merkel i tak wiele osób w Niemczech chciało jej odejścia, że nie jest, że to się po prostu wierzyć nie chce w to, że ona znowu będzie rządzić. No i powiem wam, że jak tak sobie o tym myślę, to nie jest absolutnie żadny rodzaj teorii spiskowej ani spiskowych faktów, tylko faktów po prostu. Ja nie znam ani osobiście, która popierałaby w tej chwili Angelę Merkel. Mówię o moim kręgu znajomych i rodziny z Niemiec. Wszyscy, których znam w Niemczech, są osobami zdecydowanie przeciwnymi Angeli Merkel i absolutnie krytykującymi politykę, zwłaszcza imigracyjną, ale też politykę socjalną ostatnich kilku lat.
I no dobrze, możemy w tej chwili założyć, że to jest tak, że każdy z nas w zasadzie otacza się osobami o podobnych przekonaniach i poglądach. Więc ja może po prostu w grupie wszystkich ludzi, którzy są w Niemczech i których znam, to są w zasadzie w 100% ludzie o podobnych do moich poglądów i ludzie, którzy mają takie same poglądy między sobą. Więc no może tak być. Może. Ale ja nie wierzę w to absolutnie, bo to nie jest do końca tak, że przyciągamy tylko takich, którzy do siebie i mamy wśród znajomych tylko takich, którzy podzielają nasze poglądy. Ja wśród znajomych w ogóle mam osoby o tak odmiennych poglądach, jakoś się dogadujemy, się okazuje, ale o tak odmiennych poglądach, że akurat tą tezę bym skazał na banicję w ogóle, że przyciągam do siebie osoby o takich samych czy o podobnych poglądach do moich. Nie. Nawet, wiecie, mnie nawet ciekawią, interesują osoby, które mają na przykład diametralnie odmienne poglądy od moich. Takie osoby mnie naprawdę interesują. Ja lubię z takimi osobami rozmawiać, przebywać, bo to jest inny punkt widzenia. Poznać ich sposób widzenia świata, który jest kompletnie odmienny od mojego. Nie po to, żeby się zmieniać, ale żeby się czegoś nauczyć, żeby się przypatrzeć, żeby zrozumieć. Także nie. No, Niemcy w szoku. Niemcy w szoku. Co jest bardzo ciekawe, na co zwróciłem uwagę, i to jest istotne, i to jest ważne. Prasa. Prasa polska, czy prasa, duże słowo, portale internetowe polskie, takie jak na przykład Onet, Interia i Wirtualna Polska, na głównych stronach, przynajmniej na stan sprzed godziny 22, mamy 22.30 w tej chwili, na stan sprzed godziny 22, było tak, że na głównych stronach tych portali kwestia wyborów w Niemczech albo nie istniała, albo była na jakimś szarym końcu. No, on cały czas się grzeje coś o Dudzie, o Pałacu Prezydenckim, o Kaczyńskim, o czymś tam. Więcej jest o Francji i o Macronie i jego porażce, niż o wyborach w Niemczech w ogóle. Ciekawe dlaczego. Jak sobie wpisałem w Google wyniki wyborów w Niemczech, to pierwsze kilkanaście linków to były odniesienia do TVN24, TVN-u, Gazety Wyborczej. Te media niosły informacje na ten temat i te informacje się nawet znajdowały na głównych stronach. Natomiast te inne portale, co jest dziwne, bo przecież właścicielami Onetu jest grupa kapitałowa związana z Niemcami, więc to jest dziwne, że nie. Nie wiem czemu, natomiast co ważne dalej jest to, że brytyjska prasa i brytyjskie media o tych niemieckich wyborach już od jakiegoś czasu, a już teraz po wynikach szczególnie, bardzo dużo mówią. Te wybory z jakiegoś powodu medialnego w Wielkiej Brytanii były bardzo istotne. Bo ja jeszcze, jak długo mieszkam w Anglii i oglądam tutejszą telewizję i słucham radia, jeszcze nie słyszałem, a może po prostu nie zwracałem na to wcześniej uwagi, ale wydaje mi się, żebym zwrócił, nie słyszałem, abym na przykład BBC poświęcała tyle czasu, tyle programów, odcinków i analiz różnego rodzaju oraz wywiadów z politologami, z politykami, z osobami siedzącymi w mediach na temat sytuacji politycznej w Niemczech i kwestii wyborów, które się właśnie odbyły. Temat był tak gorący, prawie jak Brexit. No. I to mnie zaczęło zastanawiać, dlaczego media w Wielkiej Brytanii tak bardzo grzeją tym tematem. Po co? Te wybory z jakiegoś powodu są dla mediów w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie pewnie dla polityków w Wielkiej Brytanii, dla rządu, bardzo istotne. Bo Wielka Brytania jest bardzo egoistycznie nastawiona do świata. To znaczy w wiadomościach na przykład BBC, czyli tego głównego medium informacyjnego, publicznego w Wielkiej Brytanii, tu jest wszystko skupione, pierwsze wszystkie wydania w wiadomościach wiadomości są na ogół skupione na rzeczach, które dzieją się na wydarzeniach w Wielkiej Brytanii. Świat, polityka światowa, wydarzenia na świecie są jak gdyby na drugim, trzecim miejscu. Nawet jak słynny huragan Irmina nawiedzał Karaiby, a potem Florydę, przy okazji pozdrowienia dla Jasminy z Florydy, która tą Irminę sobie przeżyła, to nawet te wiadomości były jakby trzecim, czwartym punktem w głównym wydaniu wiadomości BBC. Na pierwszym miejscu były zupełnie rzeczy, zupełnie inne, ale zawsze z podwórka brytyjskiego. A tu nagle wybory niemieckie przychodzą, też nie są na pierwszym miejscu w BBC, ale na przykład są poświęcane całe bloki programowe po głównym wydaniu. 20 minut jakiejś na przykład debaty znawców i, że tak powiem, konsultantów, analityków w studiu, prawda, przez 20 minut pieprzą i analizują politykę niemiecką. Ciekawe i zastanawiające.
Wiecie, moja opinia jest taka. Czy te wybory były sfałszowane, czy nie? A moim zdaniem były na pewno może nie sfałszowane, ale podrasowane. Podrasowane. To głównie chodzi o to, że nie mogło dojść w tej chwili w Niemczech do jakiejś ogromnej zmiany politycznej. Jakiegoś zmiany w układzie sił na scenie politycznej. Nie mogło. Zastopowałoby to proces, który jest w zasadzie w połowie, ale właściwie bliżej już finiszu, proces właśnie zasiedlania nachodźcami głównego, że tak powiem, uczestnika i twórcy Unii Europejskiej, krajów w środku Europy, którym są Niemcy, i niszczenia pomału tej, nawet nie tyle gospodarki, co lokalnych społeczności. Jest już chyba gołym okiem widoczne, że następuje podmiana etniczna oryginalnych mieszkańców Europy z białych na inne kolory. Sprowadzanie bezmyślne kolejnych imigrantów całymi tysiącami i utrzymywanie ich na koszt podatnika niemieckiego już od kilku ładnych lat. Czemu ma służyć? To niby na początku było, że Merkel mówi, sprowadzamy sobie młodą siłę roboczą do kraju. Potem się okazało, że to jest blef i kłamstwo, bo młoda siła robocza owszem jest i młoda, ale nie jest ani siłą, ani roboczą, bo spędza czas, bo jest przede wszystkim w większości to są analfabeci albo ludzie bardzo słabo wykształceni. Po drugie leniwi i roszczeniowi. Po trzecie spora część z nich to są zwykli kryminaliści. Więc jaka to siła robocza i nadzieja dla gospodarki niemieckiej? To już chyba jest oczywiste i tu nie musimy niczego wyjaśniać, prawda? Że był to fake i oszustwo po to, żeby przekonać społeczeństwo, albo przynajmniej na chwilę uspokoić niemieckie społeczeństwo, że po to jest właśnie akcja sprowadzania młodych osiłków z krajów bliskowschodnich pod nazwą uchodźcy, żeby, prawda, no żeby się uspokoili ludzie, więc się im wmawiało, że to siła robocza, która ma zapracować na niemieckie emerytury. Póki co niemieccy emeryci coraz bardziej grzebią w śmietnikach, coraz bardziej głodują, coraz bardziej nie mają za co się utrzymać. Też ciekawe, nie? Natomiast ilość miliardy euro w Niemczech ładowane w utrzymywanie tych młodych, silnych i gotowych w zasadzie do pracy fizycznie, ale nie gotowych psychicznie, jest porażająca. Są ogromne pieniądze, które są ładowane w utrzymanie tych nachodźców. Więc czemuś to ma służyć, że rząd niemiecki z panią Angeliną Merkel na czele tak ochoczo ładuje tak ogromne, inwestuje tak ogromne pieniądze, właściwie przepuszcza je przez komin w takich ludzi, którzy niczego konstruktywnego do kraju ani do kontynentu nie wniosą, ani nie wnoszą. Bo po prostu sprowadzili sobie wykonawców planu podmiany europejskiej populacji. Tyle. No tam już o przestępczości, o gwałtach nie będę mówił. Zaczął się Oktoberfest, więc zobaczymy, jak się wydarzenia potoczą. Na razie jest cicho, nic się nie dzieje, nikomu nic się nie stało, jeszcze nikogo nie zgwałcili, albo po prostu się o tym nie mówi. Wiecie, no to jest moje spojrzenie. Moje spojrzenie jest następujące. Ja zresztą mówię o tym już od dwóch, trzy dobrych lat, że ja nie mam złudzeń, po co jest ten cały kryzys imigracyjny. I wielokrotnie o tym mówiłem i mówiłem to nawet przed chwilą. Więc nie można było dopuścić do podmiany głównych graczy na scenie politycznej, ponieważ plan mógłby zostać, że tak powiem, przerwany albo zniekształcony, czy zmodyfikowany, a tak blisko jest końca. Ciekawe, bo widzę te oburzenia na Facebooku niemieckim i zastanawiam się, ludzie coraz bardziej się tam burzą. Czy Niemcy są jako naród zdolni do, jako ludzie, jako zdolni do rewolucji? Jak niby się karny, posłuszny naród, który zawsze wykonywał polecenia i rozkazy. Nie jest to taki naród jak Polacy, którzy, prawda, jakim podwyższyli ceny pieczywa o 4 grosze w latach 70. To strajki się odbyły w całej Polsce i zatrzymały na ładnych parę tygodni zatrzymało produkcję w całej Polsce. Tutaj w Niemczech właśnie się zastanawiam o tym, czy byłoby to możliwe, gdyby faktycznie do Niemców dotarło i taka informacja by gruchnęła, że wybory zostały sfałszowane i Angelina Merkel jest dalej kanclerką nie dlatego, że wygrała, tylko dlatego, że chciano, aby dalej była. Czy Niemcy byliby w stanie wyjść na ulicę i na przykład siłą obalić rząd?
Musieliby wtedy zabrać sobie z powrotem do Niemiec członków Komitetu Obrony Demokracji z Polski. Oni by im pomogli w destabilizacji sytuacji politycznej, ale myślę, że to się nie stanie, bo sytuacja polityczna ma pozostać w Niemczech stabilna jak dotąd. No. Wiecie, że ja budziłem. To co, kochani, koniec analizy politycznej. To po prostu nagrałem to nagranie dla zaspokojenia ciekawości tych, którzy się tematem wyborów niemieckich i sytuacją w Niemczech interesują. Potem jest to dosyć istotne politycznie wydarzenie w Europie, więc główny, że tak powiem, operator Unii Europejskiej przechodził wybory parlamentarne, więc to jest bardzo istotne, żeby się trochę rozpowiedzieć na temat tego, co się o tym myśli, co się tam wydarzyło. No i tyle. A ja po tym nagraniu wracam do nagrywania i do robienia swoich rzeczy, których ostatnio bardzo lubię. Mówię o nagrywaniu dla Was, czyli pogadanki parapsychologiczne, budowanie pewności siebie. Myślę, że to bardziej konstruktywne niż analiza, dlaczego Angelina Merkel znowu jest kanclerką. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dobrej nocy póki co, w oczekiwaniu na kolejny film z tematu parapsychologicznego budowania pewności siebie. Życzę Wam udanego oczekiwania i czasu spędzonego miło na tym oczekiwaniu. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.